Na podstawie danych przedstawionych poniżej wskaż ucznia, którego wyniki na egzaminie końcowym poprawiły się najbardziej w stosunku do wyników z egzaminu w połowie semestru. A więc mamy dane przedstawione w postaci wykresu kolumnowego. Dla każdego z uczniów mamy po dwie kolumny. Niebieska kolumna pokazuje wyniki egzaminu w połowie semestru, a czerwona wyniki z egzaminu końcowego. I to samo jest opisane tutaj. Egzamin w połowie semestru na niebiesko i końcowy na czerwono. Czasem taki wykres nazywa się dwukolumnowym wykresem słupkowym, ponieważ dla każdego ucznia mamy dwie kolumny danych. Mamy zatem dane dotyczące wyników z egzaminu w połowie semestru oraz dane z egzaminu końcowego. Pytają nas o ucznia, którego wyniki poprawiły się najbardziej na egzaminie końcowym w stosunku do egzaminu w połowie semestru. Popatrzmy na Jasmin. Zaczniemy od niej, ponieważ jej wyniki są podane jako pierwsze. Widać, że jej wyniki z egzaminu końcowego zdecydowanie się poprawiły w stosunku do wyników z egzaminu w połowie semestru. Na egzaminie w połowie semestru uzyskała około 72-73%. Oczywiście muszę to sobie założyć, bo nie znam dokładnych wartości. Ale na egzaminie końcowym uzyskała, nie wiem, w przybliżeniu wygląda to na 77-78%. Zatem jej wyniki nieco się poprawiły, mniej więcej o jakieś 5 punktów procentowych w stosunku do egzaminu w połowie semestru. Sposób, w który podają nam te informacje, nie jest idealnie dokładny, ale miejmy nadzieję, że wyniki staną się bardziej oczywiste, kiedy prześledzimy dane pozostałych uczniów. Przejdźmy do Jeffa. Wyniki Jeffa na egzaminie końcowym pogorszyły się w stosunku do jego wyników z egzaminów w połowie semestru. W połowie semestru uzyskał ponad 85%. A na egzaminie końcowym uzyskał mniej więcej 84-85%. Czyli jego wyniki się pogorszyły, a więc to na pewno nie o niego chodzi w tym zadaniu. Jego wyniki nie poprawiły się najbardziej, wręcz przeciwnie, pogorszyły się. Jeśli chodzi o Nevina, to wygląda na to, że jego wyniki faktycznie się poprawiły, i to mniej więcej o tyle samo co wyniki Jasmin. Nie wiem, czy Nevin to imię dziewczyny czy chłopaka, ale tej osobie na obu egzaminach poszło lepiej niż Jeffowi i Jasmin ale rzeczywista poprawa jest mniej więcej taka sama. Wygląda na to, że wynik tej osoby poprawił się o mniej więcej 83 do 88%. Oczywiście tylko szacuję te wyniki, patrzę na tę oś i próbuję oszacować, jakie są wyniki. A więc Newin i Jasmin póki co są na prowadzeniu spośród trzech osób, które przeanalizowaliśmy. Teraz przyjrzyjmy się Alejandrze. U Alejandry... Jej wyniki na egzaminie końcowym radykalnie się poprawiły w stosunku do egzaminu w połowie semestru. Wygląda na to, że na egzaminie w połowie semestru uzyskała 81 lub 82%, a na egzaminie końcowym uzyskała wygląda to na 95%. Czyli jest to radykalna poprawa i na chwilę obecną, to Alejandra jest osobą, której wyniki na egzaminie końcowym poprawiły się najbardziej w stosunku do egzaminu w połowie semestru. No i na końcu Marta. Wygląda na to, że jej wyniki na egzaminie końcowym były gorsze niż na egzaminie w połowie semestru. Najpierw miała około 95%, a później mniej więcej 90%, więc ona na pewno nie jest osobą, której wyniki poprawiły się najbardziej. Zwycięzcą jest zatem Alejandra. Wyniki Alejandry na egzaminie końcowym poprawiły się najbardziej w stosunku do jej wyników z egzaminu w połowie semestru.